PTO podpisało porozumienie z World Triathlon i będą wspólnie organizować zawody, które się będą nazywać World Championship Long Distance Tour. Ironman w Irlandii, w Cork. Utopiło się dwóch facetów, jeden koło 60, drugi koło 40. PTO Asian Open. Kacper Stępniak dostał dziką kartę na te zawody. Skończył rower na 5 pozycji, ze strefy T2 wyszedł na 4 pozycji. Ostatecznie skończył na 7 miejscu. Dzień dobry. To będzie odcinek Tri Komentarza za okres od 7 do 20 sierpnia. W pierwszej kolejności chciałem Wam podziękować za taki pozytywny odbiór tych wszystkich ostatnich materiałów, szczególnie tego odcinka sprzed 2 tygodni, który miał 50 minut, no bo to jakoś wymknęło się spod kontroli. Postaram się dzisiaj sprężyć, mam nadzieję, że 50 minut nie wyjdzie. Jestem Wam wdzięczny też za to, że podrzucacie materiały, podrzucacie tematy, jakie mógłbym omówić, jakieś zagadnienia, które mógłbym omówić w tych odcinkach, czy w tych odcinkach Tri Rozkminek. Bardzo to się przydaje. Wiele z tych materiałów i tak wyłapujemy jako Akademia Triathlonu, ale nie wszystkie, więc ja sobie robię gdzieś tam jakieś notatki, no i bardzo się to przydaje, także za to dzięki. I druga sprawa, no to pamiętajcie, że bardzo pomagają te wszystkie jakieś kciuki, komentarz dla zasięgów i tak dalej. W ostatnim odcinku zrobiłem to hasło balon, które było pod koniec odcinka i które wielu z Was wpisywało. To jest niby pierdoła, nie? To, że Wy sobie coś tam napiszecie dla większości z Was, ale pod kątem algorytma, tego jak YouTube na to patrzy, no to YouTube ocenia, jak długo oglądacie odcinek, czy oglądacie go do końca, czy Was zainteresowała miniaturka i w nią kliknęliście, czy też coś napisaliście, jakby wszystkie te reakcje, czy go, nie wiem, udostępniliście znajomym i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, no każdy to sobie robi w swoim zakresie, ale jeśli możecie w jakiejś, chcecie w jakiejś formie pomóc, no to najlepszą formą jest kciuk, jakiś komentarz, czy udostępnienie, czy coś w tym stylu. No i pierwszy temat, który omówię w dzisiejszym odcinku, jest właśnie z takich podrzucanych. No i tak byśmy o tym napisali, ale od wczoraj dostałem o tym już łącznie kilkanaście wiadomości. Temat bardzo istotny, bardzo przykry, no bardzo trudny. No i nawiązujący trochę do omawianego ostatnio odwołania pływania w Gdyni. Ironman w Irlandii, w Cork. Dwóch facetów zginęło podczas pływania. Były gigantyczne fale. Zawody zostały w pierwszej kolejności odrobinę przesunięte, chyba o dzień przesunięte, z soboty na niedzielę, po czym skrócono pływanie na pełnym do połówki. Postaramy się tutaj podlinkować filmik, ale no, na filmie te fale są gigantyczne. Utopiło się dwóch facetów, jeden koło 60, drugi koło 40. Kilkadziesiąt osób łącznie przerwało wyścig, ileś tam osób łącznie w ogóle nawet nie weszło do tej wody. Oczywiście tragedia, drama dla rodzin, dla innych współuczestników, dla organizatora, dla wszystkich, to po pierwsze. Po drugie, nie wnikam, co tam dokładnie się zadziało, no ale przykład, jak wiele złego może się wydarzyć, jeśli organizator nie podejmie odpowiedzialnej decyzji o tym, że jednak należy pływanie odwołać, mimo całego backlashu, który później dostanie od zawodników często, tak jak to było na przykład właśnie w Gdyni. No i teraz zakładam, tak jak to mówiłem wtedy, że organizator tutaj będzie miał masę różnych problemów, odpowiedzialności i tak dalej, wynikających z tych wypadków śmiertelnych. Oczywiście, jak sobie przeglądałem anglojęzyczne media, no były już oświadczenia lokalnych jakichś władz, organizatora i tak dalej, że są deeply saddened, że tam współczują rodzinom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że jeśli te fale były aż tak ogromne, jak widzieliście przed chwilą, no to dało się temu zapobiec. Tym bardziej, że akurat na tej trasie chyba dość często się to zdarza. Pamiętam, że w 2020 chyba debiutował Alistair Brownlee na pełnym. Mogę się mylić o rok w tą. I też tam było tak, że pływanie zostało odwołane, bo kilku znajomych tam wtedy startowało. No, straszna tragedia, lekcja dla innych organizatorów. Być może też lekcja dla zawodników, żeby mniejszą presję nakładać na tego organizatora, że jeśli z jakichś powodów odwołał to pływanie, czy zmienił trasę, no to jest później napiętnowywany w social mediach, we wszystkich miejscach jak się da. 2 tygodnie minęły, podałem tam wtedy przykład z RPA i jakiś inny o tym, że były już tego typu wypadki. No w Polsce też już były nieraz wypadki śmiertelne na trasach, najczęściej pływackich, chociaż niekoniecznie wynikające z warunków, nie? No zazwyczaj to jest jakiś zawał czy inne problemy. No straszne, naprawdę współczuję rodzinom, współczuję innym zawodnikom, którzy brali w tych zawodach udział, organizatorowi również, no chociaż tutaj jest najbardziej jego wina lub jakiś podwykonawców typu lokalne władze odpowiedzialne za dopuszczenie do pływania. Wam wszystkim sugeruję, nie wiem, wyciągnięcie z tego jakichś wniosków, organizatorzy, no to już na pewno sami będą z tego wyciągali wnioski. Zaczęliśmy smutnym newsem, przechodzimy do bardziej pozytywnego. Za 6 dni odbywają się Mistrzostwa Świata w Lahti. Polaków jest na liście startowej mnóstwo. Prosów jest łącznie 80, z Polaków tylko Kacper Stępniak. Na liście startowej jest też Robert Wilkowiecki, ale skupia się na pełnym dystansie i na Nicei, która też jest lada moment. Także z polskich pro zobaczymy tylko Kacpra Stępniaka, no czyli oczywiście zwycięzcę z Challenge'u w Gdańsku, z Ironmana w Warszawie, z PTO
IPO, o którym za chwilę powiem, które się odbywało wczoraj. Aktualnie bardzo mocny polski dzik. No ale dobra, pro jak pro. Z age grouperów, słuchajcie, jest 2200 zawodniczek i 54 zawodniczki z Polski i ponad 4000 facetów, w tym 124 Polaków. Łącznie daje nam to, no z list przynajmniej, 178 Polaków łącznie. Kosmos. Moim zdaniem dowodzi to, że ten poziom polski coraz bardziej rośnie. Trenerzy, teamy, age grouperzy mają coraz bardziej profesjonalne podejście. Oczywiście mamy dwa końce spektrum. No jedno mamy to, że jest tych triatlonistów ileś tam, możemy polemizować czy więcej, czy mniej. Ja na koniec sezonu zrobię to podsumowanie z ilością zawodników na zawodach. Początkujących, takich traktujących triathlon jako zabawę i tak dalej, ale jest coraz więcej takich, którzy podchodzą do triathlonu poważnie. Nie wiem, inwestują w sprzęty, w trenerów, w diety, ble, ble, ble. I to procentuje. Trinergy wrzuciło jakiegoś takiego screena, że 27 albo 24, już teraz nie pamiętam, zawodników od nich jedzie do Lahti, nie? No to na 124, 20 kilku jest tylko z tego jednego teamu. Praktycznie z każdego teamu, jaki znam, ileś osób gdzieś tam jedzie. Także powodzenia dla wszystkich Polaków. Trasa po filmikach wydaje się niesamowita, bardzo ładna. Także powodzenia dla Polaków i dla facetów, i dla dziewczyn. Śledźcie znajomych, pamiętajcie, że można to śledzić. Mogę tylko powiedzieć i zrobię tutaj lekki product placement, chociaż Skóra o tym w żaden sposób nie wie. Skóra, czyli nasz trener tutaj motoryki, nawet jestem dzisiaj w jego koszulce, jest no, w czołówce iż gruperów w tej chwili w Polsce. Jedzie do Lahti atakować 4 godziny, także trzymamy za niego kciuki. Możecie go sprawdzać też na trackerze Maciej Skórnik. A ja chciałem mu tutaj przy okazji zrobić reklamę, bo chłopak jest skromny, wrzuca swoje wyniki, treningi i tak dalej, ale już kilka razy się spotkałem z tym, że ludzie nie wiedzą, że on prowadzi zawodników. Także ja regularnie ostatnio, bo Maciej ma komplet, niekoniecznie jest w stanie zawsze nowych przyjmować i tak dalej, jest jakaś tam dłuższa kolejka do niego. Jeśli ktoś nie jest w stanie się dostać do Maćka, to odsyłam go do Skóry. On o tym nie wie, to nie jest w żaden sposób sponsorowane, jakby nie mam z nim żadnego deala, ale życzę mu dobrze i wydaje mi się, że jeśli nie jesteście w stanie dostać do jakichś lepszych, czołowych trenerów, albo to jest troszkę nie wasz budżet i chcecie uderzać w troszkę niższy budżet, no to polecam Skórę jako trenera. Prowadzi już kilkunastu zawodników, pierwszy z jego zawodników robił teraz pełnego, sporo osób robi połówki, ćwiartki i tak dalej. Uważam, że on jest bardzo dobrym połączeniem takiego podejścia, trochę jak Bodnar, trochę jak Kowalski. Bardzo go wam polecam. No pomijam już to, że część zajęć u nas w Iron Resort on prowadzi, czy będzie prowadził obozy, warsztaty, no ale to jest jakby niezależna kwestia. I może tutaj zrobimy hasło łysy. Jeśli chcecie zastosować hasło, proszę wpisywać w komentarzu łysy. Temat numer 3. Dominik Dańkowski i Anna Wehr, mistrzami Polski w cross triathlonie. To jest właśnie jeden z tych newsów, które ktoś mi gdzieś podrzucił, bo to mi trochę uciekło. W Bielawie, Podgórzu Sudeckim, ponad 100 osób startowało w cross triathlonowych mistrzostwach Polski. Nazywa się to Bielawa Cross Triathlon. Uczestnicy mieli do pokonania 750 metrów, 22 km roweru i 5 km biegu. No czyli taki mniej więcej sprint powiedzmy. Dominik zrobił 1,28, Anna 1,52. No fajnie wyglądają te zawody, jak oglądałem tutaj zdjęcia. Błoto, deszcz, jakieś takie górki, no tam na MTB chyba wszyscy jechali. Jakieś takie górki kamienisto-błotniste i tak dalej. No myślę, że ciekawa odmiana dla takiego klasycznego, nudnego triatlonu po asfalcie, szczególnie jeśli się odbywa na płaskiej trasie. Himalayan X3. Jak wygląda jeden z najtrudniejszych triatlonów na świecie? Słuchajcie, jest to taki triatlon, który się odbywa w Nepalu. Wystartował w nim Paweł Szyl, to jest Polak, który ma 42 lata, mieszka od kilkunastu lat w Chinach. Udzielił nam bardzo fajnego wywiadu, do którego was tutaj odsyłam, postaramy się wam go podlinkować. No ale żeby wam tutaj opowiedzieć trochę o samych zawodach, a później już was odsyłam oczywiście do tekstu. Zawody rozgrywane są w Nepalu, czyli miejscu narodzin Buddy, mają według organizatorów być mistycznym przeżyciem, które wymaga wielkiego hartoducha, wewnętrznej siły. Mają do przepłynięcia w subtropikalnym jeziorze, trochę ponad 3 km, jazda na rowerze 176 km i 5300 metrów przewyższenia. No i maraton 42,4 i 3500 metrów przewyższenia. No i w pewnym momencie znajdują się na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza, gdzie choroba wysokościowa, choroba górska staje się czymś normalnym. I tutaj Paweł między innymi powiedział odnośnie przygotowania do tych zawodów. Zwiększyła mi się mocno objętość. Trenowałem gdzieś między 25 a 30 godzin tygodniowo. Musiałem zacząć treningi biegowe w górach. To była duża zmiana. Objętość była momentami ciężka. Było mało treningów szybkościowych, czyli wymagających treningów rowerowych na watach. Słuchajcie, no niesamowite są te zawody. Podobnie jak Norseman, wszystkie harde suki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jest coś pięknego w tych takich ultra
trudnych zawodach triatlonowych, no gdzie nie bardzo się patrzy na to, czy ktoś zrobi 8 godzin 37, czy 9 godzin 20, czy jej gruperzy, nie wiem, 10 godzin złamią, czy coś, tylko tak naprawdę to jest walka z sobą o ukończenie, jakieś 50% zawodników różnych tego typu zawodów najczęściej nie kończy, także gratulacje tutaj dla Pawła, jeśli chcecie trochę więcej poczytać, odsyłam na stronę PTO US Open, o którym mówiłem ostatnio. Nikodem tutaj wynalazł bardzo fajną historyjkę, nie wiem, czy zauważyliście, ale tam w tym na podium, no był Blumenfeld, Frodeno i West, stali w czapkach takich serowych. No i tutaj Nikodem wynalazł, skąd się to wzięło. Historia szapki sięga jeszcze lat 90. i jest związana ze sportową rywalizacją. Stan Wisconsin, w którym położone jest Milwaukee, znany jest jako teren produkujący duże ilości produktów mlecznych, serów i tak dalej. Nazywa się to Dairy State, czyli no serowy, mleczny, tak? Czy mleczny chyba. A mieszkańcy Cheesehead, czyli serowe głowy. Jeden z kibiców jakiś czas temu, w 87, to powiedzmy, że był obraźliwy żart i chciał to zmienić w atut i stworzył taką czapkę, z którą na początku chodził na zawody, później mu się to rozwinęło, zaczął to sprzedawać, no bo wszyscy zaczęli to od niego pożyczać, a teraz któryś z lokalnych klubów chyba to od niego w ogóle odkupił. No i są już tam w tym czapki, jakieś koszulki, skarpetki, ble, ble, ble. No i jakby to było nawiązanie do tego, że no tutaj ci zwycięzcy nie mają, nie wiem, wieńca laurowego, tylko te czapki serowe, które dla większości z nas były dziwne, no bo ja na przykład nie miałem o tym żadnego pojęcia, żadnego jakiegoś takiego sportu chyba lokalnego z Milwaukee. Zresztą ja w ogóle sportów prawie żadnych nie oglądam. Także polecam wam ten tekst, polecam wam trochę poszukanie informacji o tym. Dla mnie to taka ciekawostka, bardzo pozytywna, bardzo interesująca. Robiliśmy ostatnio wywiad z Kasprem Tochowiczem. Tutaj no tytuł tego wywiadu jest: czuję, że z triatlonu nie jestem w stanie już wyciągnąć nic więcej. Nie będę wam tutaj go całego czytał i opowiadał, mogę tylko powiedzieć, że Kasper wygrał też wczoraj. Dzisiaj jest 21 czy 20, wygrał w Age Group na dystansie olimpijskim w Białymstoku. Jeszcze o Białymstoku będę za chwilę mówił. Jakby w tym wywiadzie mówi o tym, że no trochę już doszedł do sufitu w triatlonie, że on nie chce poświęcić całego życia, tak jak wielu rywali, triatlonowi, że chce mieć z tego też przyjemność, a czuje, że już dużo więcej się rozwijał nie będzie. Można go też było zobaczyć w tym roku na kilku trasach zawodów gravelowych i o tych gravelach się tutaj trochę wypowiada. Przeczytam wam tylko jeden cytat. Moi dotychczasowe rywale w dużej mierze podporządkowali swoje życie pod uprawianie triatlonu. Ja nie chcę podążyć tą drogą. Sama dyscyplina poszła też w ostatnich latach mocno do przodu i osiągnąć te same wyniki, trzeba być naprawdę coraz lepszym. Przyznam też, że uprawianie triatlonu przestało sprawiać mi satysfakcję. Uważam, że jestem w stanie nieco się przebranżowić, wykorzystać swoje umiejętności w czymś, co na tę chwilę sprawia mi po prostu więcej radości. Zamierzam w ciągu najbliższych 2-3 lat spróbować swoich sił w kolarstwie gravelowym, w którym patrząc na wyniki osiągnięte w tym sezonie, jestem w stanie złamać miejsca na podium. No bo rzeczywiście tych wyścigów miał kilka. Tam pierwszy w ogóle chyba był tak na spontanie. Mówię, nie będę wam czytał całego wywiadu. Odsyłam was do niego, odsyłam was na sociale Kaspra. No mogę tylko powiedzieć, że rzeczywiście wiele osób się z tym trochę identyfikuje. Ja tak jak sobie analizuję te spadki na ilości zawodników na zawodach triatlonowych, no to przez ostatnie 2-3 lata są gigantyczne wzrosty zawodników na zawodach gravelowych. Także nie wiem, czy to część tej populacji ludzi jakby się przebranżawia, zmienia dyscyplinę, no ale coś w tym ewidentnie jest. Prawdopodobnie no i przez koszty, i przez logistykę, i przez wygodę. Kasper jeszcze w tym roku startuje, no właśnie tutaj w wywiadzie powiedział o Białymstoku, także no to jeszcze wtedy nie wiedział o tym, że to wygra. No i za tydzień startuje w Lahti, opowiada w wywiadzie dalej o swoim podejściu do Lahti, o swoim podejściu do tego trenowania, że jakby ma świadomość, jakie miejsce w szeregu zajmuje. Także gratulacje takiej samoświadomości, nie życia w jakiejś łudzie, że będzie się w stanie ścigać z najlepszymi, gdzie chce to łączyć z życiem, pracą, jakimś hobby i tak dalej i nie chce podporządkować całego życia triatlonowi. No i gratulacje, że ta decyzja jest podjęta gdzieś tam teraz, no bo tak naprawdę jest no jakby wcześniej w tej swojej karierze, nie? Trzymam kciuki, zdrówka, dużo powera na gravelach, na pewno się jeszcze nie raz na różnych zawodach przetniemy. No i myślę, że wielu osobom może to dać też do myślenia, że kurczę, może bym się zastanowił nad swoją drogą, nad swoim podejściem do trenowania, no bo tylko mały wycinek z nas będzie w stanie być najlepszy i jeśli osoba taka z czołówki jak Kasper jest w stanie takie decyzje podjąć, no to być może wielu innych też powinno. Bardzo istotny news dla triatlonu jako takiego. PTO, które się coraz bardziej rozpycha, coraz robi lepszy marketing, coraz robi lepsze relacje, o czym mówię ja regularnie, no wszyscy w zasadzie o tym się przez ostatni rok, dwa, trzy wypowiadają, podpisało porozumienie z World Triathlon, czyli jakby z tą federacją organizującą głównie zawody w sporcie kwalifikowanym i będą wspólnie organizować Mistrzostwa Świata na długim dystansie. Podpisano to 16 sierpnia, to będzie długofalowa współpraca, będą się odbywały zawody, które się będą nazywać World Championship Long Distance Tour. Nie zostały jeszcze ogłoszone szczegóły. Zamysł jest taki, że będzie seria wyścigów, które
gdzie brało udział 16 zawodników, 16 zawodniczek. Będą rywalizować o punkty w rankingu i później zwycięzcy będą brali udział w finału. Na tym dystansie, który już z PTO znamy, czyli 2 km pływania, 80 rowerem i 18 biegu, czyli tak samo jak 2 tygodnie temu na US Open, tak samo jak wczoraj w Singapurze i tak dalej. I oprócz rywalizacji profesjonalistów w wyścigach będą brali udział age grouperzy i będą mieli dwie opcje. Albo wziąć udział w otwartym wyścigu age group, który będzie otwarty dla wszystkich sportowców, albo w zawodach mistrzowskich, które będą wymagały selekcji i kwalifikacji przez odpowiednią federację krajową. Takie trochę połączenie Ironmana z sportem kwalifikowanym olimpijskim. No w naszym przypadku to będzie Polski Związek Triathlonu, jak rozumiem. I moim zdaniem super monopol, jak już wielokrotnie mówiłem, w żadnej dyscyplinie nie jest dobry. PTO ma kilka ogromnych atutów przez ostatnie lata. Po pierwsze, gigantyczny budżet. Tam są powiązania kapitałowe z właścicielami NASCARa. Umieją robić relacje, umieją robić streamy i tak dalej. Pokazali to w trakcie COVID-a na tych wszystkich Daytonach, nie Daytonach. Pokazują to regularnie teraz na wyścigach PTO. Pokazują też, że mają dobre podejście do jakby problemów, z którymi boryka się nasza branża. Czyli, nie wiem, wydłużają z 12 na 20 metrów tą strefę draftingu, montują Race Rangera, żeby zawodnicy i sędziowie mogli lepiej ten drafting kontrolować. Robią lepsze relacje telewizyjne, chociaż ubolewam nad tym, że to się jeszcze nie znajduje na jakimś Facebooku czy YouTubie, no bo nie wiem, jak ja nie mam Eurosportu, no miałem problem, żeby gdzieś to obejrzeć. No i tutaj akurat, jeśli chodzi o polski stream, no to ten komentarz na Eurosporcie, to wiele osób mi zgłaszało, no mówię, ja nie słyszałem, więc ciężko mi się tutaj wypowiadać, ja widziałem tylko fragmenty online anglojęzyczne, no to ten polski komentarz podobno był dość nudny, wiele osób mi to zgłaszało, ale już mniejsze o szczegóły. To jest jakby firma, która rozwija tutaj nam ten triathlon od kilku lat raptem, nie jak Ironman od kilkudziesięciu i już stanowi realny jakąś tam konkurencję, ładuje dużo siana w prosów, ładuje dużo siana w age grouperów, w stream, w relacje i w to, o czym ja mówię już od lat, czyli popularyzowanie tego sportu wśród age grouperów, wśród początkujących, wśród mainstreamu. To łącznie leci na jakichś Eurosportach, nie Eurosportach, iluś tam nastu stacjach telewizyjnych i przez to, że pokazują więcej tych danych, pokazują jakieś tam tętna, tempa są nie średnie z odcinka, tylko realne i tak dalej, na bank będzie to wpływać na jakąś tam popularyzację triathlonu. Triathlon i tak sam sobie na długich dystansach jest nudny w oglądaniu. Krótkimi dystansami w sporcie kwalifikowanym, no w Polsce na przykład, no tak jak już nieraz rozmawialiśmy, mało się kto interesuje z takiego mainstreamu, z ludzi, takich kanapowców, nazwijmy to. No ale trzeba próbować coś robić, żeby to zmienić i PTO rzeczywiście te próby robi. No oni oczywiście będą musieli kiedyś to zacząć w jakiejś formie monetyzować, bo to na pewno przy tych kosztach i przy tych logistyce organizacyjnej, którą mają w tej chwili, na siebie nie zarabia, ale idzie to w bardzo dobrym kierunku. Dopinguje, kibicuje, oczywiście Ironmanowi nadal kibicuje i ja nadal marzę o Hawajach. Swoją drogą właśnie, mogę tu was odesłać, pojawił się kilka dni temu, jak wy to oglądacie, no to będzie pewnie z kilka dni, odcinek o tym, dlaczego jeszcze nie zrobiłem pełnego Ironmana, kiedy go w końcu zrobię, o tym, że marzę o tych Hawajach, dlaczego i tak dalej. Także jeśli go nie widzieliście, no to wbijajcie. No i kończąc tą myśl, bardzo dobrze jest ta konkurencja. Trzymam kciuki za PTO, trzymam kciuki za Challenge, trzymam kciuki za Ironmana i World Triathlon zresztą też, oby się wszystkie te firmy i federacje rozwijały i na pewno będzie to z korzyścią dla nas jako zawodników. Polskie podwórko, Paulina Klimas. Spełniona połowa paryskiego marzenia. No trochę wam przez ostatnie miesiące pisaliśmy i mówiłem też o tym, że w Paryżu odbywały się te zawody testowe do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. No był tam problem z pływaniem, woda raz brudna, raz czysta, raz brudna, raz wielokrotnie za bardzo brudna. Różnie to tam było przez te ostatnie miesiące w Sekwanie. Wystartowali normalnie to pływanie. Co prawda widziałem jakieś newsy, że na drugi dzień już została zamknięta, także no to taki byk, że chyba tego dnia była w magiczny sposób woda ok, a następny dzień już nie, no ale nieważne. Wśród Polaków Paulina Klima zajęła 35. miejsce z czasem 1.56. No napisała właśnie, że to jest spełnienie połowy paryskiego marzenia, no więc jak rozumiem drugą połową będzie już start w samych igrzyskach. Po pierwszej pętli z wody wyszła 27, tracąc 36 sekund do liderki, co pokazuje oczywiście jak było gęsto. Wiadomo, w sporcie kwalifikowanym, no tutaj ta grupa ma znaczenie. Podczas etapu rowerowego i biegowego Pokła utrzymywała się w drugiej grupie. No, dystans jest olimpijski oczywiście, no ale dla tych, co nie wiedzą, 1,5 km pływania, 40 km roweru, dycha, biegu. Łącznie startowało 69 zawodniczek, czyli Paulina była tak mniej więcej w połowie stawki. Gratulacje, no i jakby trzymamy kciuki
za dalszą formę. News z takich dookoła triatlonowych, ale interesujących mocno triatlonistów. Bartek Kubkowski zrezygnował z próby przepłynięcia Bałtyku po 40, tam chyba kilku godzinach. Dwa lata temu też próbował, ale mu się nie udało. Wtedy zrezygnował po 110 kilometrach. No teraz popłynął odwrotnie. Wtedy startował z Kołobrzegu, a płynął do Istat. A teraz wystartował z Luder Up i płynął w kierunku Kołobrzegu. Mieli sporo jakichś problemów technicznych, coś tam było z łodzią, śnieg i jakieś kilka innych różnych problemów, no ale to już mniejsza. No niestety zrezygnował, zapowiedział, że w przyszłym roku będzie próbował jeszcze raz, ale tutaj najbardziej chciałem zwrócić uwagę na to, że on tak samo wtedy, jak i teraz zbierał tym płynięciem na cel charytatywny, na fundację Cancer Fighters. No i łącznie zebrał tutaj w trakcie tego rocznego wyczynu 280 tysięcy złotych. Także to się chwali, super wyczyn, no szkoda, że się nie udało przepłynąć. Jeśli ja dobrze rozumiem jakby kontekst cały i tak jak czytałem o tym, jeśli mu się to uda zrobić za rok czy kiedykolwiek, to będzie pierwszą osobą na świecie, która to zrobiła. No i 170 kilometrów wpław morzem, no też nie wydaje się takie lekkie. Dobra, wracamy do Paryża. Monika Belczewska, czyli nasza paraolimpijka, startowała też w Paryżu na tych zawodach testowych. Niestety paraolimpijczycy mieli już odwołane pływanie i zmieniono im na formułę duatlonu. Monika była siódma, robiąc 1:09:17. Monika przyznała, że ostatni czas nie był dla niej łatwy ze względu na nawracające problemy zdrowotne. Pozostawała jednak pozytywnie nastawiona i podekscytowana możliwością przetestowania przyszłorocznej trasy olimpijskiej. No i wcześniej też się wypowiadała w jednym z wywiadów u nas też, no że jakby jest przygotowana na to, że może to pływanie być odwołane, może się odbyć, nie odbyć i tak dalej. Gratulacje dla Moniki, powodzenia w dalszych przygotowaniach. I tutaj jeszcze taki akcent z Paryża jest: polska sędzina, nigdy nie wiem jak to żeńskie się prawidłowo wymawia i pewnie zaraz opierdziel od Oli zgarnę, a może tego nie ogląda, to nie. W każdym razie Joanna Pyrzyńska-Figurska jako pierwsza Polka w historii została wybrana do pełnienia funkcji sędzi na Igrzyskach Paraolimpijskich w Paryżu 24 i miała swój debiut właśnie na pozycji Wheel Station. Nie wiem, co to za pozycja, pewnie gdzieś przy rowerach. Jestem bardzo zadowolona, że zostałam zakwalifikowana jako sędzia na paraolimpiadę. Zawody paratriatlonu mają swoją magię, startują tam najwięksi herosi i to jest naprawdę wzruszające widzieć, jak ludzie z niepełnosprawnościami startują i rywalizują. Czerpią z tego ogromną radość. Jestem pierwszym sędzią triatlonu w Polsce, który został wybrany na Igrzyska Olimpijskie. To jest dla mnie wielkie wyróżnienie. No gratulujemy, super, fajnie, że polskie akcenty, nie tylko zawodnicze, no bo to już ustaliliśmy, że mocni są ci Polacy, szczególnie age grouperzy w ostatnich latach i coraz mocniejszych. W każdym razie fajnie, że te akcenty się dalej pojawiają. Wracamy na polskie podwórko, ale do młodzieży i sportu znowu kwalifikowanego. Wyjątkowo chyba w tym odcinku nie będzie nic o ultratriatlonie, wyobraźcie sobie, jest stosunkowo dużo o sporcie kwalifikowanym, także fajnie. Filip Glapa i Aleksandra Ferchmin, zwycięzcami turnieju Nadziei Olimpijskich Juniorów. W Białymstoku teraz w weekend odbywało się kilka startów, no między innymi właśnie to Olimpijka Age Group Age, Olimpijka Prosów, o której zaraz powiem, ale no właśnie też turniej Nadziei Olimpijskich Juniorów. Były różne kategorie, junior młodszy, junior młodzicy, paratriatlon, age group i aqua bike. W wyścigu juniorów najlepsi okazali się Jakub Glapa i Aleksandra Ferchmin, którzy zawody ukończyli z czasami 28 i 33 minuty. W juniorach młodszych Jakub Suchan i Martyna Gajda, 28 minut i 32 minuty. W zawodach młodzik Karol Wiktor, Karolina Katona. Pierwszym startem gratulujemy. Gratuluję młodym, niezmiennie powtarzam to, prawie że jak cielę ostatnio co odcinek. Bardzo dobrze, że jest coraz więcej tych młodych, że są inicjatywy pomagające, wspierające sport młodych triatlonistów. Bez tego przyszłość polskiego triatlonu kwalifikowanego widzę w czarnych barwach. Także super, że to się rozwija. Odbył się też tam na dystansie sprintu wyścig para triatlonistów i najlepszym okazał się Adam Ślisz, który trasę pokonał w godzinę 8. No to jest dystans sprintu, czyli 750, 20 i 5. Jako pierwsza para triatlonistka na mecie zameldowała się Marianna Ludwiczak. Gratuluję. Największy i chyba najważniejszy news tego odcinka. PTO Asian Open. Mówiłem ostatnio o tym, że Kacper Stępniak dostał dziką kartę na te zawody.
Oczywiście oczekiwania kibiców były ogromne i tak dalej, ale no myślę, że każdy jakby tak realnie typujący obstawiał, że top 10 w takiej obsadzie jak tam była, Blumenfeld, Long, West, Hemerick, Eden, no obsada kosmiczna, że w tej obsadzie top 10 będzie dużym sukcesem. Od samego początku trzymał się, oczywiście był stream, wszyscy relacjonowali to na social mediach. Odsyłam was tutaj do odcinka Maćka, bo Maciek wrzuci na szkołę triathlonu pewnie, albo już wrzucił, albo będzie zaraz po tym moim odcinku, taką swoją analizę tego wyścigu. Ja go nie oglądałem, więc nie będę się tutaj wysilał na analizę. Od samego początku trzymał się w czołówce wyścigu, z wody wyszedł na 10 miejscu, tracąc tylko 16 minut do lidera. Na rowerze pojechał bardzo, bardzo mocno. Skończył rower na 5 pozycji. Ze strefy T2 wyszedł na 4 pozycji. No i na biegu niestety, no gonił go m.in. lokomotywa West, którego już mieliśmy okazję widzieć i rozmawiać o nim ostatnio przy okazji US Open. No ale wyprzedzili go tam też inni. Ostatecznie skończył na 7 miejscu z czasem 3:31. Ten bieg jego tutaj nie był jakiś, powiedzmy, kosmicznie wybitny, ale widziałem też wpis na social mediach no jego trenera, czyli Zbyszka Gucwy, który powiedział, że Kacper potrafi szybko biegać w takich warunkach też, musi się tylko zaadoptować i przyzwyczaić do tego dystansu PTO, no i do bardzo szybkiego biegania po bardzo szybkim rowerze. Także no masę tych wyników w tym roku i no w zeszłym sumie też. Kacpra niesamowite to jest, fajnie, że mamy obok Wilkowieckiego drugiego takiego prosa. Wilku się bardziej skupia teraz na tych długich dystansach, no więc to jest tym bardziej istotne. No wygrał to ostatecznie Blumenfeld z czasem 3:20, co też samo z siebie jest fascynujące, ale już nie będę kolejny 27 raz o tym rozmawiał. Ja nie ogarniam, jak on, wyglądając tak jak ten pan z brzuszkiem, ma aż tak dużą różnorodność, że i na pełnym, i na tych połówkach, i na krótkich, no niesamowite to jest, nie? W każdym razie, no on 3:20, Hemerick 3:22, no i West biegnąc tam z tego nie wiem którego miejsca po rowerze, w każdym razie z końcówki top 10, znowu jest trzeci z czasem 3:24, czyli Kacper traci do Blumenfelta 10 minut, no i kolejny raz udowadnia, że ma mega, mega wysoki poziom, bardzo dużo nam w tym triatlonie pokaże. Maciej Bruździak i Magdalena Sudak mistrzami Polski na dystansie olimpijskim w Białymstoku wczoraj, także gratulujemy. Przypominam, 1,5 km 40:10, odbywały się tam te wszystkie zawody, które jeszcze wymieniłem wcześniej. Maciej, czas 1:50, na drugim miejscu Kamil Kulik, na trzecim Marcel Kozakiewicz, wśród dziewczyn no Magda Sudak 2:04, Marta Łagownik 2:05, które już też mówiłem wiele razy w tym sezonie, także jest w gazie. Na trzecim miejscu Zuzanna Sudak 2:07, czyli siory na podium. Gratulacje, fajnie, że Polacy tutaj na tym polskim podwórku, na Mistrzostwach Polski, no to siłą rzeczy są w stanie dużo pokazać. Życzę wam jak najwięcej samozaparcia, sponsorów, siana od bliskich i jakiegoś takiego powera i dobrej myśli szkoleniowej, dobrego dogadywania się z trenerami, z klubami, z Polskim Związkiem Triathlonu, żeby te wasze wyniki na polskim podwórku były w stanie się też przełożyć na jakieś wyniki na arenie europejskiej czy międzynarodowej. Nie wiem, ile już jest minut, ale całe szczęście na pewno znacznie szybciej niż ostatnio. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, że obejrzeliście do końca. Pamiętajcie, że hasło jest łysy. Ewentualnie teraz będzie test. Teraz będzie test, czy ktoś zobaczył do końca, faktycznie do końca. Hasło będzie łysy z Brazers, bo to skóra ma taką ksywę potoczną. Rozpoznam, kto obejrzał do końca, a kto tylko połowę. Dzięki jeszcze raz, że obejrzeliście. Pamiętajcie o podsyłaniu tych ewentualnych tematów, jeśli macie jakieś sugestie, o czym możemy sobie w przyszłości pogadać. Aha, chciałem jeszcze powiedzieć, że inwestujemy pod ten podcast, pod wywiady, do których chcę wrócić. Szukamy w tej chwili z Karolem jakiegoś lepszego aparatu, żeby to nie było nagrywane GoPro, ale nadal, żeby było idiotoodporne, żebym ja mógł tam nadusić guziczek i to nagrywać. I prawdopodobnie już bardzo wkrótce te odcinki będą nagrywane lepszym sprzętem, tak że ten obrazek powinien trochę lepiej wyglądać. No i też już pracujemy, powiedzmy, nad tym. Niedługo uruchomimy odcinki w formie podcastów, czyli na wszystkich platformach tych głównych podcastowych będą leciały wszystkie aktualne odcinki, ale część też archiwalnych. No już gdzieś nad tym pracujemy. Nie wiem, czy to nam jeszcze zajmie 2 tygodnie, czy 5 tygodni, czy 7, bo dużo jest innych tematów na głowie, ale wkrótce będzie to zrobione. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Pozdrowionka, see you later.